Jakie były twoje pierwsze wrażenia po tym, jak obejrzałeś film o królu na salonach? Czy jest to na pewno kontynuacja pierwszej części. Jeżeli klub chce iść tą drogą, no to nie widzę nic przeciwko. A to była dla ciebie pierwsza taka rola w reklamówce, czy już wcześniej gdzieś pogrywałeś przed kamerą? Nie, chyba pierwsza. No ale mam nadzieję, że dobrze wyszła. Ale tak jak mówię, bardziej niż w reklamach wolę występować na boisku i wtedy się dużo lepiej czuję. A przed kamerą, jak prosimy cię do wywiadu, czujesz się lekko skrępowany, czy to też już jest część piłkarskiej pracy dla ciebie? Nie ma problemu. Gram w piłkę już tyle lat, że przywykłem do kamer, więc na pewno żadnego stresu nie ma. Pierwsze wrażenia po obejrzeniu filmu Roberta Kolendowicza? Na pewno film jest fajny. Myślę, że jest to ciekawa inicjatywa, kontynuacja serii, która była zimą, także pewnie jest to coś innego i myślę, że kibicom się to spodoba. Jak się kręci? Kapitalnie. A tam w tle jeszcze nagram wam Mediego. No to niech ten. Co? Niech podchodzi tutaj. Niech podchodzą, bo oni też grali, nie? Tak, Eddie był. Czekaj, Eddie tam podpisze tylko panu. Zatrzymamy się. Scott, chodź. Donald, chodź tu. Donald. Donald. Ty, ale podobny w sumie do Donalda jesteś. Proszę, na z fryzury. No to, że ostatnio wszyscy się tutaj. No włącz film, zaraz chłopacy przyjdą, akurat będą oglądać. Ona naprawdę nie gra? Mm-hmm. Tak? A to jest ta gra, co jej nie chcieli tam puścić, nie? O! Ale jesteś. Fajny, kurde. Ale fajny. No tak jest, no co? Król jest. Ty, ale ja najładniej wyszedłem, co Eddie? Kto najładniej wyszedł? Król. Fajnie, super. Pierwszy raz za kamerą, czy już wcześniej realizowałeś jakiś materiał dla Pogoń TV? Dla Pogoń TV nigdy, dla użytku wewnątrz rodzinnego tylko, także na pewno nie pierwszy raz, ale jeśli mogę pomóc, to zawsze pomogę, a fakturę wystawię na koniec miesiąca.